powiedz coś. Mamy 4 lipca 2018 roku. Jesteśmy w Nowym Orleanie. Przyszliśmy przy Bourbon Street. Przyszliśmy do restauracji, a właściwie to nas tu zaprowadziły dwie dziewczyny z Polski, które tu mieszkają 20 lat, jedna w Teksasie, druga w Chicago. Zamówiły dla nas to jedzenie, zapłaciły i poszły. Także to mamy po prostu, jedna miała na imię Jola, druga Danusia i zapłaciły nam cały dinar. Tak, i to są krewetki. To są krewetki shrimpsy, tak? Tak. I właśnie chcieliśmy spróbować, tutaj będąc w Nowym Orleanie, chcieliśmy właśnie spróbować krewetki, bo podobno to są bardzo popularne i tanie. I tutaj taką restaurację, tu nawet w hotelu nam podano tą restaurację Denis, tak? Tak. I te Polki nam pomogły, Jola i Danusia. No i teraz jak smakuje? Bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry. Pierwszy raz takie opiekane jem. Nie, powiedz miam miam. Miam miam. No i teraz powiedz co. To na razie to nie tak.